Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Zapewnia regularne wizyty lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje wymagany sprzęt medyczny, w tym respirator, ssak elektryczny oraz środki opatrunkowe. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednym z respiratorów stosowanych w opiece domowej jest respirator Astral 100. Urządzenie obsługuje różne rodzaje obwodów dopasowanych do potrzeb pacjenta oraz wykorzystuje wymienne adaptery. Ważne, w celu zapewnienia optymalnej i dokładnej pracy urządzenia zalecane jest przeprowadzenie procedury rozpoznawania obwodu przy każdej zmianie obwodu nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dla zapewnienia właściwej terapii oddechowej pacjenta każde rozpoznawanie obwodu powinno zakończyć się pozytywnie. Przed przystąpieniem do wykonania adaptacji obwodu przygotuj respirator, obwód oddechowy jednorurowy z zaworem wydechowym, filtr antybakteryjny. Umyj i osusz ręce. Uruchom urządzenie. Zamontuj filtr antybakteryjny do portu wdechowego urządzenia. Podłącz przewód oddechowy z filtrem antybakteryjnym. Podłącz obwód z szybkozłączem do adapteru jednorurowego. Zdejmij korek zabezpieczający obwód oddechowy. Przełącz respirator na tryb kliniczny, naciskając ikonę trybu klinicznego przez co najmniej 3 sekundy. Po aktywacji trybu klinicznego symbol zamkniętej kłódki w nagłówku zmieni się na otwartą. Z menu Konfiguracja wybierz ikonę Obwód. Sprawdź typ obwodu. Obwód jednorurowy z zaworem wydechowym. Wybierz ikonę Rozpoznanie obwodu, naciśnij Start. Odłącz obwód od gniazda respiratora, pozostaw podłączony obwód z szybkozłączem, naciśnij Kontynuuj. Podłącz ponownie obwód do gniazda respiratora. Naciśnij Kontynuuj. Zamknij korek zabezpieczający obwód, naciśnij Kontynuuj. Po zakończeniu procesu rozpoznawania obwodu na ekranie pojawi się wynik testu. Naciśnij Zatwierdź. Przełącz respirator na tryb Pacjent, naciskając ikonę trybu klinicznego, a następnie Zatwierdź. Ważne! Zastosowane w filmie metody postępowania są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego posiadającego kwalifikacje w zakresie opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych.